no sam fakt tego, że no możemy walczyć z chorobami, czy myśleć o walczeniu z takimi chorobami, jak na przykład otępienie, choroba Alzheimera, właśnie choroby genetyczne, jak rdzeniowy zanik mięśni, śmierć, także myślimy o innych chorobach neurozwyrodnieniowych, jak choroba Parkinsona, możliwości leczenia wyprzyczynowego. No i to są tematy, które myślę, że kilkanaście lat temu byłyby uważane za zupełnie niemożliwe. No jednak przed naszymi oczami takie próby kliniczne się dokonują. Ciągle jeszcze nie wiemy, jaki będzie ich wynik. Jesteśmy na spotkaniu, które wymienia, jak bardzo firmy farmaceutyczne, duże, dominujące koncerny farmaceutyczne, mimo trudności, ewidentnych trudności i ewidentnych przeszkód związanych z możliwością naprawdę osiągnięcia wyraźnej poprawy, mimo wszystko próbują właśnie z tego typu schorzeniami się zmagać. Mi się wydaje, że to jest dobry czas dla neurologii, dobry czas dla postępu naszej wiedzy na temat chorób mózgu.